Siemano ludziska, z tej strony Wojciech i witam was w kolejnym odcinku poszukiwania formacji, gdzie szukamy dla siebie, dla was idealnej formacji. Będę po kolei opisywał wszystkie formacje w grze. To tak na szybko, jeżeli nie oglądaliście pierwszego odcinka, na który was zapraszam. Cyk, tutaj macie gdzieś adnotację do tego. Jeżeli nie dam tej adnotacji, to mi przypomnijcie, żebym pamiętał, a jeżeli nie, to po prostu sobie znajdźcie. Poprzedni odcinek to było o formacji 4-3-3. Dzisiaj pokażę wam, jak wygląda moja wizja formacji 4-5-1. Mój skład w 4-5-1 i lecimy po kolei. Zrobiłem Snake'a, postanowiłem, że spróbuję i zrobię Snake'a, także za chwilę to zobaczycie. Wow, 16 zgrania, jeden zawodnik, elo. Lisandro Lopez, bardzo fajny napastnik, 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. Bardzo fajny zawodnik. Tutaj Javier Pastore. Również sympatyczny, 4 gwiazdki, za chwilę będę mówił jeszcze więcej. Andre Eju. Dalej. Tremulumła. Kościelny. Oj, nie tutaj. Tutaj będzie Mikel Arteta. Tutaj Santi Cazorla. Jesus Navas. Jeszcze nie przetransferowany. Juan Fran. Miranda. Oraz Diego Alves. Jak widzicie, skład ma 100 zgrania. Do tego bez menadżera ma 99. Tak, wszyscy mają po 9 zgrania. Tutaj tylko dwa mecze rozegrałem, chyba 4 albo 5 ze znajomymi, bo ostatnio dużo więcej gram z nimi niż ten. No, zdarza mi się też z różnymi widzami, jak jeżeli mnie zapraszacie, to jest czasem szansa, że przyjmę i zagraj, pogram sobie z wami, także możecie próbować. Co o samym składzie po kolei? Diego Alves, bardzo fajny bramkarz momentami, bo to ten jego refleks i parady są naprawdę w niektórych sytuacjach zbawienne, a w niektórych sytuacjach gra troszkę słabo, także to jest taki bramkarz tak dla mnie, może 7 na 10, 6 na 10 nawet. Miranda, bardzo fajny obrońca, szybki, dobry do różnych hybryd, Brazylia, do tego z dobrej ligi, także naprawdę fajny. Juanfran, jeden z chyba najszybszy prawy obrońca z Hiszpanii, także fajny. Oprócz Pereiry chyba najlepszy prawy obrońca z Ligi Hiszpańskiej. Jesus Navas, wiadomo, pace, świetny do środkowania, świetny strzał, mega solidny gracz. Santi Cazorla, 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki trików, świetne podania, rozgrywający na poziomie maksymalnym praktycznie. Miał dobry pace, świetne uderzenie z dystansu i bardzo dobre wolne. A Mikel Arteta, jeszcze lepsze wolne, mega dobre strzelanie, troszkę wolniejsze i tylko 3 gwiazdki sztuczek, ale bardzo dobre podanie w dalszym ciągu i ten strzał no jednak maksymalnie epicki. Wszystkie staty rzutów wolnych po 90+. Także Kościelny, wszyscy znają, wszyscy kochają, świetny obrońca. Tremulumła, zwykła wersja, dosyć szybki w miarę. Tutaj możecie pójść po każdego lewego obrońcę z Francji, z Ligi Francuskiej, także nie ma problemu. Tutaj to samo, to może być każdy Hiszpan, jakiego tylko sobie wymarzycie. Tutaj Andre Eju, chciałem go użyć, bo używałem już Bastosa, Nene, no nie wiem, Lavezziego, kogokolwiek mogłem tu użyć z Ligi Francuskiej, także, ale Andre Eju nie używałem. Zarąbał dla mnie chyba dwie bramki, nie, jedną bramkę tutaj, dwie bramki chyba ogólnie. Jedna, był to mega epicki strzał z praktycznie zerowego kąta w sam róg bramki, mega epicka bramka. Bardzo fajny zawodnik, może nie bardzo szybki, ale świetny strzał. Javier Pastore, dosyć wysoki, naprawdę silny jest, świetne podania, dribbling, fajny strzał, potrafi się pokazać, to dobrze naprawdę grał, no i dogrywał piłki na Lisandro Lopeza, świetnie, razem z Santim Cazorą. Skład, o co chodzi w Snake'u, tutaj widzicie, że tak, i zaczyna się od bramki i macie takie tak, dokładnie tak jest. Diego Alves, Miranda, Juan Fran, Jesus Navas, Cazorla, Mikel Arteta. Widzicie tutaj to połączenie, jest tak, że jest taka linia po prostu z tego połączenia, taka fajna. Ja się jaram. Wiem, że nie wiem, czy to widzicie, może narysuję w Paincie jakiś ten, żeby wam pokazać, o co mi chodzi, ale o to właśnie chodzi w Snake'u, Boa. Taki składzik bardzo naprawdę fajny, tylko trzeba naprawdę grać dosyć specyficznie. Mi te pierwsze dwa mecze, przyznam, że przegrałem, później z ludźmi, jak już zacząłem grać na Originie, no to
sympatycznie, już pod koniec się zaczął naprawdę fajnie grać. Natomiast generalnie nie jestem fanem wielkim tej formacji, dlatego że troszkę mi nie pasuje fakt, że lewy, prawy pomocnik są mocno zdominowani przez bocznych pomocników ofensywnych. I oni troszkę... Ci boczni pomocnicy praktycznie nie są w grze, do tego ten napastnik jest taki troszkę osamotniony z tego względu. Natomiast formacja, jeżeli naprawdę dużo rozgrywacie piłku, to jest chyba idealna. Dla mnie, moim zdaniem, najlepsza właśnie pod taką grę, podaniami, rozgrywanie i tak dalej. A ci zawodnicy, naprawdę, jeżeli uprawiacie taką właśnie piłkę, to ci zawodnicy są jednymi z najlepszych. No tutaj ewentualnie Joaquina można by było ściągnąć. Także to by było na tyle. Następną formacją będzie taka formacja, jaką zdecydujecie. Piszcie mi w komentarzach, jaką następną formację chcecie zobaczyć. Może jakoś fajną, czy z 3 obrońcami lub 5 obrońcami. Także to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Stuknijcie w przycisk lajka, proszę. Jeżeli wam się oczywiście podobało. Zostawcie komentarz, jaką formację chcecie zobaczyć następną i yo!